Nie? Ciśnij, ciśnij. Nie? Kaspi. Kaspi, ostatni dzień ma. Ej, dziś ty wlecił. No Kaspi, ostatni dzień ma. Ej, dziś ty wlecił. Halo, cześć, witamy. Halo. Nie, halo. I teraz jesteśmy bez Kaspiego. Co się stało? Kaspi w szkole jeszcze jest. Ostatni dzień. No. No. Kupiliśmy sobie bułeczki. Bułeczki. I kawusia. Kawczon. O, i Paulina też ma, ale dużego. I sobie siedzimy i teraz. I mam tego. Co masz? Mokacino. Aha. Ale to z tej budy, tutaj, z tego Kunden Centrum, smakują te kawy lepiej niż z tej knajpy tam, gdzie byłam na tych lodach. Mm-hmm. Lody jeszcze w miarę, ale kawa daje jeszcze wiele do życzenia tam. No, no. Jesteśmy w centrum Overacie. Siedzimy sobie na rynku, takim małym ryneczku. No. Fajnie, spokojnie jest, nie ma takiego żaru. Nie ma. Pogoda się ludzi uspokoiła. O idzie, ja, bo idzie sobie siedzieć. Taki fajny cień tutaj mamy, siedzimy pod takimi fajnymi drzewami. No, fajna miejscówka. Taki przyjemny chłodek. No. No teraz jeszcze spokój, bo ludzie w robocie siedzą. Robert ma na noc, a ja mam już. No. Tak można powiedzieć, jakby cały dzień wolny, nie? To tylko w nocy się pracuje. No. Dzisiaj fajnie, bo potem po nockach już trzeba spać. No ja no. Ale później jak się wyśpisz, to można jakiś action zrobić. No, coś tam się zrobi. Nie? Jakiś wypadzik, może gdzieś pojedziemy, nie wiem jeszcze. Będziemy myśleć, trzeba się zastanowić, jakąś miejscówkę dobrą. Jakieś miejsce nowe znaleźć i może być ok. Coś no fajnego. Dokładnie. A tam właśnie jest taka fontanna tam. O. I tam lubimy zawsze z Kaspim siedzieć. Jak Kaspi gdzieś tam ze mną ma termin u lekarza albo coś takiego, no to wtedy sobie tam siedzimy. Teraz woda tam nie leci. Podejdziemy potem bliżej, jak zjemy. O, Robert wyciąga. Bułeczka. Fajna. Jak ci smakuje? Przypominasz sobie czasy kursu? W kolonii. Zawsze tam kupowali kawa. On. Nie? Dobre. Salami. Dobre jest salami. On jest z takim pieprzem. I takie. No, dobrze smakuje, podkreśla smak. No, no. O, Paulina ma bułkę z serem, ogórkiem i sałatą. Taka fajna bułeczka, już się zdążyła plama zrobić, ale ze mnie sierota. Teraz Paulina gryzie bułkę. Jak ci ten niemiecki ser smakuje, Paulina? To jest ser z marketu. I ta niemiecka bułka. Bułka może być, z piekarni jest, ale ten ser jest z marketu, w ogóle serem nie smakuje. Serio? Mm. Chociaż jadłam lepsze sery. Taki zaciskacz. Zaciskacz? O, a ja teraz czuję, jak ten pieprz z tego salami daje czadu. No to ty miałeś dobry wybór, a ja kurde, co ja tam miałam? Między tą bułką miałam wybrać, albo bułka tylko z serem. To ja się wziąłam to, bo lubię sałaty i ogórek, nie? No. Za późno byśmy przyszli, już wszystko wykupione było. 8:50 to już trochę za późno jest tutaj. Wszyscy już pojechali do roboty, już kupili wszystko. Pociągiem. Bo myśmy tam na dworcu kupywali to. Tam akurat pociąg odjeżdża. I zawsze my jeździ na kurs. No. Ptaszek.
Chciałbyś też coś? Uciekł. Jak się do niego odezwam, wystraszył się od mnie. No i tutaj mamy tam fontannę. Tak sobie woda leci. Kacprowi się zawsze ona podoba. To jest taki hopek. I tu się fajnie woda leci. No i aż regulika. Ale woda jest zielona, sklonowana cała. Hej, hej. Teraz jesteśmy pod Kauflandem w Bergisgladbach. Byliśmy jeszcze w jednym sklepie. Kackowi na koniec roku szkolnego za dobre oceny kupiliśmy taką rzecz. Kupiliśmy taką tablicę, na pewno będzie się cieszyć. Z literkami, aż część literek już mam, magnetycznych, a mi brakowało tej tablicy. Także będziemy ćwiczyć nowe słowa. I tu się zbiera na deszcz teraz. A jak to lunie, to ino koniec. Idziemy do tego Kauflandu, może jeszcze coś do Kacpra znajdziemy, no bo tak tablica trochę mało, a żeby się czymś jeszcze pobawił. Zobaczymy, bo naprawdę dobre świadectwo miał. Także obejrzymy, co tam jest. Jak mówiłam. I leje. Ale leje. Pompa jak nic. Ale przeze mnie zawsze ubezpieczony. Nie? To musisz normalnie wyciąć tu. Lecimy. Da, 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 da. Ale mamy blisko auto. Na szczęście. Na szczęście pod dachem. O, leje, fuj. Fuj, fuj. Ale leje. Daleko nie było, ale patrz, jaki mokry parasol. No i co my tu kupili? O! Gdzie jest tam ten? Co? Aha, tu patrz. Ten SpongeBob, taka bajka. Kacper jest ostatnio fanem tego, nie? Taki do dmuchania. Potem będziemy oglądać, jak to Kacper rozpakowuje. I takie do rzucania. Nie wiem, czy ktoś pamięta z was, jak się te rzutki rzucało. Zawsze mu to chciałam kupić, także udało mi się. Robert, otwieraj te. No. Pakuj. A to gdzie dajemy? Do auta, na ziemię, na zola. Nie, nie tu, to będzie mokre. Fuj. Taki zgnity pies chcesz dać. Na wycieraczkę tutaj. Nie? No, to lecimy, bo zaraz Kacpi przyjedzie busem. Dokładnie. Ze szkoły. Teraz ludzie czekają pod sklepem, bo taka pompa, nikt nie pomyślał, żeby parasol wziąć, ale Paulina zawsze przezorna, ubezpieczona. Obojętnie, czy świeci słońce, czy nie, zawsze ma parasol, bo z tą pogodą to teraz już nic nie wiadomo, nie Robert? No. No, zobacz, ale... jakie kałuże tu są. Uważaj, bo tam wjedziesz w jakiegoś. Ale leje, patrzcie. Kurna, bo zaraz będzie Tokyo Drift na ulicy. Jeździ po kałużach. Bo tak po oponach zacino, tak chwieje tym autem potem. Ale wiecie co? Jedno z dworka lebie w tą stronę. Szyby nam umyło. Nie Robert? To zawsze coś dodaje. No i zaraz Kaspi przyjedzie. Już tak nie leje nawet. Nareszcie, Kaspi ma ferie, nie? Ferie, patrz, to cała Tosia z twojej szkoły. Z twoimi rzeczami. Dostałeś do domu. No. I niespodzianek, czas zacząć. Nie? Kaspi. No idź, idź. Idź do góry, idź. Halo. Cześć. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żeby ten twój rok następny szkolny był lepszy, Kaspi. Jak? Masz wakacje. No, ściągaj. A tam, Kaspi, ale nie, najpierw w plecach. Najpierw w plecach ściągnij. No i idź zobaczyć sobie tam, co tam masz. Co tam masz? Kieszenki. Kieszenk. Siamaj, da. Zobacz sobie, jaka płyta zobacz. Tu jest.
Co to jest? Co to jest, Kaspi? To jest dla ciebie. Za to, że fajnie się uczyłeś. Widzisz? Możesz sobie oglądać. SpongeBob. No, cieszysz się? Tak. A tu będziesz sobie rzucać. Powiesimy ci. No nie grać. Tu, na drzwiach. Albo na drzwiach. Tu masz taką fajną tablicę. Żebyś sobie mógł zdania budować. No, mamy jeszcze literki inne takie, nie? Albo wyrazy. Słowa, no. Musisz się fajnie uczyć. I bawić. Nie? Ja? No. Zagmal. Jak się mówi, dziękuję, danke. Danke. Dziękuję. Tak, SpongeBob? Musi trzeba ściągnąć. Gdzie są lacie? Laczki. Kaspi zaczyna od SpongeBoba. Chyba ja. Chyba ja. Jaki banan na gębie. Kaspi? Jaki wycieszony. SpongeBob. Otworzymy. No dobra. O, ktoś kozy rozkopał, mnie poprawił. Paulina. Ty jesteś królową domu. Ja. Ja. No dobra, no nie było kiedy, za dużo terminów. Nie? No. Hauptsache pranie zrobione. Tak, Kaspi? Ja? Kaspi ładnie czeka, aż film poleci. No. Tutaj zaczynają się literki. Coś poleci tam. O. Trzeba nacisnąć. Jest taki, taka bajka. Chodź, Kaspi. Kaspi, już skoko. Czekaj, audio opcjonem? No, zrób coś tam. No. Doba mu się. Robert, ty nie pozbierałeś łóżka. Czemu? No zbieraj! Ja nie, ale tu z Kaspim siedzę. No chodź! Patrzę się z nim na bajkę. No chodź, chodź zbieraj, bo jadymy. A co robimy na obiad? McDonald's odawo. Nie wiem co. Gdzie? Kaspi, albo gdzie do jedziemy? King Burgera. Gdzie jedziemy, do McDonalda czy do King Burgera? Do King Burgera czy do McDonalda? King Burger oda McDonald. Was? Kaspi już chce jechać. No ja no. Bajka poczeka, nie? Bajkę trzeba można pójść drugi raz. No. To zbieraj to łóżko. Zbieramy się. Łóżko zbieraj. No dobra, cześć. Robert zamknął gablota. Kaspi już zapakowany. Siedzi, nie? Ale ciepło się zrobiło, tak parno. Parno i dusno. A wiesz jak ciepło w aucie? To otwórz wszystkie drzwi i okna. A richtig. Znowu. Trochę luftnymy tu. No jedziemy, nie Kaspi? O, dużo tych rzeczy udało mi się dzisiaj załatwić, że w ostatniej chwili zadzwoniłam do tego centrum socjalpedagogicznego, żeby termin zrobić, bo już do genetyczki mamy na poniedziałek, no i od razu chyba tam na 12 bodajże tam był termin do tego, ale jak to się wszystko teraz w poniedziałek okaże, czy ten termin w tym centrum klapnie, no bo najważniejsze są te sprawozdania od genetyczki. Jak je dostaniemy przed 12 do ręki, no to akurat się dobrze złoży, że tam będziemy ten termin mieć, jak nie, to będę musiała przesunąć, także. Ale dzisiaj mamy taki luźny dzień, więc Robert tam do pracy idzie na noc, ale to jest tak, jakbyś miał dzień wolnego, nie? No, dokładnie. No,
myślałam, że jedziemy coś zjeść. Gotowy? Do czego? Na to! Ja, będziemy coś zamawiać. Co jesz, Paulina? Ja zawsze, tak jak zawsze, tego Big Maca, nie? No, ten menu. Ja sobie wezmę podwójnego Big Maca. A są podwójne? No, double Big Mac. A ja nie chcę podwójnego, chcę zwykłego. O kurde, ktoś się tu... Nie, musimy mu zrobić miejsce. No ma tam, przejechał. No dobra, patrz jaki brudas przed nami stoi. No... Z Litwy? Jeździ po terenach, taką terenówką. I nie myje. No i tak napisać na klapie brudas. Tak w Polsce jest takie coś, ludzie robią. Double Big Mac menu. Pomysł na jakuna? Ja. Kaspisz otwiera. Auf? Papa, auf. O, to otworzymy chopkowi. Kaspi. No tam ma. Trzymaj. Bite szyn. I Robert. A tu jest szpilczek. Trzymaj. Zabawka. Czekaj, bo kurde no. Z tymi frytkami tutaj teraz. Ja chcę zobaczyć, co tu jest. Ciebie Big Mac. A mój. Kaspi ma nuggets. O, patrz. Jaki super hero masz. Masz. Kaspi, for dish. Masz. Zabawka. Dobre, dobre. No. A co Robert ma? To kacpusia. Aha. Sosidło. Się możesz... ...tąpnąć. No kacpusia widała. Fajna ma Big Maca. I frytki. Najpierw zjemy frytki, bo będą zimne, nie? Co? A Robertowi spadło. A Robert ma? Takiego. Teraz idziemy do Penny. Nie Robert? Nie. Ja. Kupić. A tam takie małe drobiazgi. Jakieś. No bo jest ciepło, tyle się nie je znowu, nie? Wyjadę, to mamy coś tam. To co jest w zamrażalniku, trzeba też powyjadę, nie? Dokładnie. Wybierz wózek, Kaspi. Który chcesz wózek? Tego? Ja? Nie? Daję radę. Nie? Brawo! Ucieka! Ciśnij, ciśnij! No i tak, jedziemy do domu, bo nam się lody roztopią i będzie amba. Nie Kaspi? Mamy fajne lody. No i parę rzeczy jeszcze tam kupiliśmy. Jeszcze wpadłam do DM-u. No i trochę się znowu punkcików nazbierało, także bardzo... No i jesteśmy w domu i kupiliśmy parę rzeczy. Jeszcze muszę jedną małą reklamóweczkę przynieść. I tak, moi drodzy. Tu Kaspi już czeka. A Kaspi chce ze mną hola robić, no to zrobimy razem, nie? Lody Kaspi sobie wybrał, tak? Kaspi? Ja? Ice? A powiedz lody, lody. Brawo. Tak Kaspi sobie wybrał. Tu mamy takie chipsy. Kolejne. O właśnie, to było fajne, taki kocyk fajny. Bardzo mięciutki, do dużego pokoju. Bo stwierdziliśmy, tamten już jest taki zmachacony i bo dobrze nam pomieszczenie po prostu nam fajnie rozjaśni, ja? Tak? Szyn? Ładny? Kaspiemu się podobał, jest taki mięciutki.
jabłuszka, lody Raffaello. Tu Kaspi sobie wybrał, no może na koniec roku tam dodatki. I banany, banany, Chiquita. Dobre bananki. O, właśnie, ten szek, którego ostatnio nie było, on ma kawałki owoców sobie. I jest dużo lepszy niż tamten poprzedni, co miałam, ale wtedy tamtego nie było i po prostu musiałam sobie inny kupić. Co jeszcze ciekawego? Aha, to jest taka fajna szczotka, znalazłam z włosia dzika. Zobaczymy, jak się ona sprawdzi. Także, bo zauważyłam, że plastikowe szczotki z tym, bo mam tamtą z włosiem, ale ona jest taka pół na pół i ma takie wypustki plastikowe i ona jest dobra do czesania na mokro. Ale na sucho podejrzewam, że będzie ta lepsza, więc zobaczymy, co to z tego będzie. Raczej włosie mi nie powinno zaszkodzić moim włosom i na pewno się nie będą tak łamać. Kupiłam sobie Listerine. Jeden ze smaków, który pierwszy raz widziałam z eterycznymi olejkami. Zobaczymy, bo leczyłam zęby na paradontozę, to muszę używać takich rzeczy. No i taki cerular był w promocji. Akurat to też go wzięłam z Nivea. Zobaczymy, może na lato lepiej się sprawdzi, bo kiedyś Wam opowiem o nadęku, o tamtym podkładzie z Max Factora i jak to będzie wyglądać. Na promocji była taka maska. Zobaczymy, może się da. Może ją dzisiaj zrobię. Maska hydrożelowa z arbuza z hialuronem. Zobaczymy. Na lato jak znalazł. Smakowicie wygląda. No i oczywiście Paulina się kupiła batony białkowe. Także fajny haul był. Kaspi to ogląda, tak? Fajnie było? Wycieczka do Maka i w ogóle? Fajnie. No to my sobie tutaj zorganizujemy całą resztę, także jeśli się Wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie i wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć!